ile dobrze widzę, zmienił on kapitana, Shona Jacksona, dokładnie. Natomiast Polacy już są pod polem karnym, genialna okazja dla Kamila Grigela i mamy pierwszą bramkę! Tak jest, dokładnie jak cieszy się Kamil Grigel, cieszy się cała reprezentacja Polski, ale widzieliśmy pierwszego najbardziej cieszącego się Kamila Michniewicza, członka sztabu reprezentacji Polski, który wyszedł do linii bocznej z wniesionymi do góry rękoma. Pierwsza bramka dla reprezentacji Polski, a jej autorem Kamil Grigel. 12 minut kazali nam biało-czerwoni czekać na pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Spójrzmy jeszcze raz, tutaj problemy z wybiciem tej piłki miał Martin Held pilnowanym i zobaczymy, czy do niego właśnie będzie dośrodkowanie. Tak jest, Jimmy Trigaskis wyprzedził tutaj Kamila Rośka i zmarnował genialną okazję. Kolejna okazja zmarnowana przez Anglików w tym spotkaniu. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia, jeszcze więcej na pewno Jakub Popławski mógł odetchnąć z ulgą, podobnie jak wszyscy kibice, jak na pewno też i Marek Dragosz na ławce rezerw. Naprzeciwko niemu, naprzeciwko niego oczywiście zawodnikiem biało-czerwonych, który przeszkadzał ile mógł, Bartosz Łastowski. Jednak tutaj ładnie sobie poklepali zawodnicy reprezentacji Anglii. Niedokładnie tym razem Kamil Grigel próbował wybijać, jednak potknął się jeszcze aż uderzenie, ale na raty. I Jakub Popławski broni ten strzał. Spójrzmy jeszcze raz, ładnie. Uderzona w piłkę Gaskis. Jimmy Trigaskis, David Tweed, do niego włożona piłka, znowu Trigaskis, już tuż przy... Tego meczu są to jedna z ostatnich sprawdzianów dla obu drużyn przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata, które dzisiaj odbywało się w Stambule losowania, ale spójrzmy, pierwsza groźna okazja w drugiej części spotkania dla reprezentacji Anglii. I zawodnik z numerem 7, David Tweed, był bardzo blisko, aby pokonać Jakuba Popławskiego. Fajtanowski. Rhys Ramsden, do niego wyłożona piłka, Ramsden mija zawodników reprezentacji Polski, zagrywa na lewą stronę Jimmy Trigaskis. Jimmy Trigaskis, uderzenie w bramkę, jest wyrównanie, drodzy Państwo. Kąśliwe było to uderzenie spod kolana, można by było powiedzieć. Natomiast z chęcią za chwilkę zobaczymy powtórkę, gdyż wydaje się, że Jakub Popławski był po prostu zasłonięty. Dlatego też ta piłka zaskoczyła bramkarza reprezentacji Polski. Spójrzmy jeszcze raz. Zobaczył, odszedł do środka, uderzył. Pamiętajcie, że jesteśmy już po trzech zgrupowaniach reprezentacji Polski. Kobiet amfutbolowych, które serdecznie również pozdrawiamy z tego miejsca. Wiemy, że też śledzą poczynania naszych zawodników, ale spójrzmy, bo jesteśmy pod bramką reprezentacji Polski. Zostali rozklepani zawodnicy biało-czerwoni przez reprezentację Anglii, a tym, który skierował piłkę do bramki, jest zawodnik z numerem 7, David Tweed, i tym samym reprezentacja Anglii wychodzi na prowadzenie. Wygląda to tak troszkę, jakby nasi zawodnicy zaspali w tej akcji. Spójrzmy jeszcze raz, Ramsden. Ramsden do środka, tutaj aż zagrywa do Tweeda. Rhys Ramsden, już reprezentacja Anglii, może wyjść z kontrą. Rhys Ramsden zagrywa prostopadę. Jest Jimmy Trigaskis, genialne było to podanie do Jimmy'ego. Ten jeszcze udał kawał gry w tempo. Rhys Ramsden, ładnie tutaj oszukany Przemek Fajtanowski. Rhys Ramsden już przed polem karnym reprezentacji biało-czerwonych, uderzenie, ale